Witamy Was bardzo serdecznie w drugim odcinku w programie Jazz Disco. Witamy dzisiaj Kamila zespołu Top Boys. Siemanko. Siemanko, witam serdecznie. Znajdujemy się w sumie to w centrum Warszawy, tam gdzieś Wisła sobie płynie. Tak, zgadza się. Powiedz mi, Kamil, skąd pomysł w ogóle na założenie Top Boys? Skąd pomysł na nazwę Top Boys? Wiesz co, ogólnie z założeniem zespołu to było tak, że no zawsze lubiłem słuchać disco polo, tak? No i pomyślałem, dlaczego by nie spróbować tego zrobić samemu, tak? A nazwa była inspirowana zespołem Top Girls, który serdecznie pozdrawiamy. Jak się czujesz w tej całej branży, jak już zdążyłeś się trochę oswoić? Wiesz co, w porządku, naprawdę, jest bardzo fajnie. Nie, naprawdę, jest bardzo fajnie, także naprawdę jest bardzo fajnie. W twoim pierwszym debiutanckim teledysku wystąpił Kamil z zespołu Disco Boys, Roxana Orłowska, Sebastian Kowalczyk, teraz kojarzeni bardziej z aplikacją TikTok, czyli TikTokerzy. Jak to w ogóle się stało, jak się poznaliście i jak wyglądała z nimi taka współpraca? Z Sebastianem i z Roxaną poznaliśmy się właśnie przez Kamila z zespołu Disco Boys, a sama współpraca przebiega naprawdę bardzo, bardzo pomyślnie, pozytywnie. Naprawdę Seba oraz Roxa są bardzo pozytywnymi ludźmi, także współpraca z nimi to czysta przyjemność. No i bardzo się cieszę. Kim się inspirujesz tak muzycznie? Może jest ktoś poza disco polo? Wiesz co, jeśli właśnie chodzi o disco polo, to moim tak jakby... nie wzorem naśladowania, ale takim właśnie skąd czerpię inspirację, to jest właśnie Artur z zespołu Paryboy, którego serdecznie pozdrawiamy serdecznie Artura. Są jakieś zespoły, z którymi się przyjaźnisz? Tak, jest taki jeden wspaniały zespół o nazwie Disco Boys. Serdecznie pozdrawiam chłopaków Kamil, Przemek oraz Karol. Mordeczki. Mordeczki, tak, zgadza się. No bardzo właśnie mamy pozytywne relacje, przyjaźnimy się. Tyle. Czy ta myśl o założeniu zespołu tak przyszła tak totalnie z dnia na dzień, a pokażę wszystkim, gdzie raki zimują? Wiesz co, właśnie z tym założeniem zespołu to było tak, że mój przyjaciel Kamil właśnie z zespołu Disco Boys założył zespół, zaczął się rozwijać i pomyślałem, dlaczego by też samemu nie spróbować, tak? On był właśnie takim powodem do... nie powodem. Czy byłeś ze śpiewaniem i muzyką właśnie tak powiązane wcześniej? Jakoś tam od dziecka? Jakieś tam nie. Występy szkolne? Nie, właśnie nigdy nie występowałem, nigdy nie śpiewałem nawet, dlatego całe moje otoczenie, jak i rodzina była tak naprawdę w delikatnym szoku, tak, że w ogóle Kamil śpiewanie. Natomiast przyjęli to bardzo pozytywnie, bardzo mnie wspierają zarówno rodzina, przyjaciele, także no. Odpowiedziałeś na moje kolejne pytanie, bo miałam cię zapytać. Naprawdę? Tak! Czytasz mi myśl. Kto cię wspiera w tym wszystkim, no? Tak jak powiedziałem właśnie, rodzina, przyjaciele, najbliżsi. Mam od nich ogromne wsparcie, które mnie motywuje właśnie do dalszej pracy, tak? Tak. Pewnego dnia obejrzałam na zaprzyjaźnionym portalu Disco Polandia. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, Mateusz. Pozdrawiamy portal Disco Polandia, oczywiście. Z Mateuszem na czele. Tak jest. I tak słucham sobie tej transmisji, słucham i ty w pewnym momencie powiedziałeś, że po pewnym czasie od wydania piosenki Kiedy gasną wszystkie światła, zauważasz pewne błędy, niedoskonałości. Opowiedz coś więcej. Tak, wiadomo, no po czasie zauważa takie rzeczy, na przykład jakieś niedopracowania, tak w teledysku, zarówno jak i w piosence. Zawsze można było coś lepiej zrobić, tak? Ale to przychodzi dopiero z biegiem czasu i wiemy, co poprawić w następnym teledysku, tak? Czyli trzeba ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć. Dokładnie tak. Jak sobie radzisz z fanami, którzy jednak coraz liczniej się zbierają wokół twojej osobowości? Jak sobie radzisz, to jest na pewno dobre pytanie. A nie radzisz? Nie, to tylko fani. Oczywiście właśnie jest bardzo dużo fanów, którzy mnie wspierają w tym, co robię, także z całego serduszka dziękuję wszystkim fanom oraz pozdrawiam ich serdecznie z tego miejsca. Nie, żartuję. Tak naprawdę no... Żartuję, że pozdrawiam. Jak sobie radzisz? Właśnie to jest bardzo dobre pytanie, ale nie, żartuję. Właśnie no, coraz więcej fanów przybywa naszym zespołowi, co mnie bardzo cieszy. Fani mnie wspierają, motywują do dalszej pracy i jest mi bardzo z tego powodu miło, tak? Mi też. Właśnie, jakie uczucia w głębi ci towarzyszą, jak widzisz, że powstają fankluby, czy na Messengerze, czy na Facebooku, czy na Instagramie, o twoim zespole? Jakie uczucia? Podniecenie i ekscytacja. Podniecasz się.
To by było na tyle, dziękuję. Top Girls. Tak jak powiedziałem, bardzo lubię zespół Powerboy. A tak poza Powerboyem, chyba Top Girls, tak. Zdecydowanie Top Girls. To jest taki mój zespół, który tam gdzieś mam go głęboko w serduszku. Pozdrawiamy dziewczyny z Top Girls. Tak, pozdrawiam Justynkę, Angelikę oraz Paulę. Tak. A kiedy kolejne nowości muzyczne? Tak, z ciekawości, bo słyszałam, że w maju, aczkolwiek nie wiem, czy ptaszki mi dobrze ćwierkały. Ptaszki możliwe, że ćwierkały, tak. Kolejna nowość jest zapowiadana właśnie na maj, ale nie chcemy już zapeszać, także dokładna data będzie podana. A wiesz, gdzie chcesz nagrywać teledysk, gdzie zamierzasz, jaki jest plan? Czy nie chcesz zdradzać w ogóle i do widzenia? Do widzenia. No to do widzenia. Jakbyś tak mnie... Jakie piosenki poza disco polo robisz? Może pop, rock, czy jednak może heavy metal? Muzyka klasyczna. O, no proszę. Nie, żartuję. Jeszcze mam nadzieję, że się wybierzemy do opery czy coś. Nie, poza disco polo właśnie, no wiadomo, nie całym disco polo człowiek żyje, także jak najbardziej rap, hip-hop. I poza tym muzyka popowa właśnie, taka, która jest teraz... Nie, źle. Robi się coraz popularniejsze. Nie, jeszcze raz. No wiadomo, nie całym disco polo człowiek żyje, tak, rap, hip-hop. Jak najbardziej, ale też taka muzyka po prostu klubowa, tak? Z której też czerpię inspirację do tworzenia moich piosenek. A bo jestem bardzo ciekawa, jak tacy twoi rówieśnicy ze szkoły, z którymi chodziłeś kiedyś do szkoły, lub teraz chodzisz, jak właśnie zareagowali, jak wszedł sobie na scenę polskiego disco taki Top Boys, o kurde, chodzę z nim do klasy, no. I jakie to były reakcje? Wiesz co, no byli troszkę zdziwieni, myślę, pozdrawiam całą moją klasę, ale bardzo pozytywnie to odebrali, tak? Nie jest to, że nie wiem, że Kamil z Top Boys schodzi z nimi do klasy, tak, jestem po prostu dla nich kolegą. Nie, żadna wiocha, że disco polo. A to nie, to w tą stronę też nie. Mi się tak wydaje przynajmniej. No to fajni koledzy, fajne koleżanki. Tak, bardzo mam fajną klasę, pozdrawiam serdecznie. Również pozdrawiam. No dobra, a teraz całkiem na poważnie. Czym się zajmujesz oprócz śpiewania? Czym się zajmujesz na co dzień? Co robisz? Na co dzień chodzę jeszcze do szkoły, uczę się w technikum. Jestem w trzeciej klasie technikum reklamowego. O, czyli siebie byś umiał zareklamować? Myślę, że tak. Się okaże. Jak ci się podoba ta szkoła? Żałujesz? Nie żałujesz? Nie, nie żałuję. Ogólnie niczego już nie żałuję, także myślę, że ciekawe doświadczenie poznać takie właśnie aspekty jak reklama, tak? Jak się reklamę produkuje, jak się tworzy, także myślę, że ciekawe. Ciekawy kierunek. Istnieje taki instrument, na którym umiesz grać albo chciałbyś umieć grać? Wiesz co, 2 lata grałem na trąbce, dopóki nie założyłem aparatu na zęby, który niestety mi uniemożliwia grę, a na którym chciałbym grać na saksofonie ogólnie. No to w czym problem? W tym problem, że właśnie słabo z tym czasem jest na naukę, także jak znajdę więcej czasu, to na pewno będę chciał się nauczyć grać na saksofonie, no naprawdę. Hetero czy homo jesteś? Kobiety czy... Homo co? Homofob. Wolisz kobiety czy... Wolisz kobiety czy mężczyzn? A to się nagrywa. Kobiety. Kobiety. Oczywiście, że kobiety. Masz coś do ukrycia? Chciałeś powiedzieć mężczyznę. Porozmawiałem po nagraniu. Kiedy gasną wszystkie światła, ty nie zastanawiaj się. Wypijemy dobre wino, wtedy lepiej poznam cię. Na tyle, dziękujemy naszemu gościowi. Myślę, że poznaliście go o wiele bliżej niż tylko te portale społecznościowe, prawda? Prawda. Poznaliśmy cię bliżej? Tak. Nie płacz, jeszcze się zobaczymy. Nie płacz.
To by było na tyle w drugim odcinku programu Jazz Disco na kanale La Visco TV. Bardzo dziękujemy naszemu gościowi. Jak się podobało? Również dziękuję, bardzo się podobało. Pozdrawiamy wszystkich. Nie kłam. No dobra, tak średnio. Nie, żartuję. Oczywiście, bardzo się podobało. Pozdrawiamy wszystkich fanów, widzów portalu La Disco. Tak właśnie. Rączka na zgodę. Dziękuję bardzo za wywiad.